Jak się okazuje, nawet święty Mikołaj stara się dbać o linię i chociaż efekty tego co roku są zwykle mało widoczne, to pomysłu, wysiłku i zaangażowania nie można mu odmówić. Długie siwe brody, czapki, poroża i obowiązkowo czerwony kolor, który dominował we wszystkich strojach. Tak prezentowali się uczestnicy drugiego biegu mikołajkowego, który odbył się w sobotnie przedpołudnie w Parku Rot. Pierwszy raz bierze Pani udział w tym biegu? Tak, pierwszy raz. A co zachęciło Panią do tego? A bratowa poinformowała i zachęciła nas do wzięcia udziału w biegu. Aha, czyli na co dzień też bardzo aktywnie? Czy? No nie, trochę mniej, ale jest okazja, dzisiaj piękna pogoda, żeby skorzystać z tego. Przed rozpoczęciem biegu nie można było pominąć rozgrzewki. Poprowadził ją specjalnie zaproszony na tę okazję gość, który w takim wydarzeniu wziął udział po raz pierwszy. Ja osobiście popieram takie akcje. Jest to fajna forma wypoczynku, tak spędzenia może wolnego czasu. No na pewno dzieci się ucieszą, czekają na nie fajne atrakcje. W tym biegu nie było zwycięzców ani pokonanych. Liczyła się dobra zabawa i głównie na nią zdecydowali się mieszkańcy Raciborza, których w tej edycji było jeszcze więcej niż w poprzedniej i którzy zjawili się także wspólnie ze swoimi pociechami. Czy mi się wydaje, czy święty Mikołaj jest na diecie? O, na diecie? Jakiś taki szczupły. O, dziękuję bardzo. Czy to pierwszy taki bieg mikołajkowy tutaj w wykonaniu? Mikołajkowy pierwszy z moim reniferkiem. I co zachęciło Was do tego? Chcieliśmy się troszkę poruszać i miło spędzić czas. Chociaż również i w tym roku zabrakło śniegu, to promienie słońca, które ogrzewały zawodników, z pewnością nie utrudniały tak aktywnego i świątecznego wypoczynku. Fajnie, że się coś dzieje, fajna pogoda jest, także miło możemy czas spędzić. To jest drugi bieg, więc w zeszłym roku jeszcze chyba nie miałyśmy takiej motywacji, żeby biec te 5 kilometrów, no ale w tym roku spróbujemy jak najlepszy wynik osiągnąć, więc... A Wasza kondycja w jakim stanie? Zobaczymy po biegu. Nie, ale głównie nam chodzi o dobrą zabawę, a nie żeby jakieś rekordy bić. Słodkie upominki oraz losowanie nagród czekało na wszystkich już po zakończeniu biegu, który liczył od 2 do 10 okrążeń i który nie pozostawał stricte sportową konkurencją. Nagrody mamy 3. Dla najładniej ubraną rodzinę, najładniej ubranego mężczyznę w stroju niekoniecznie świętego Mikołaja, elfa, nie wiem, jakiś renifera i najbardziej ładniej ubraną kobietę. To są 3 wyróżnienia specjalne, które tutaj komisja już tak ogląda i będzie wyłoni spośród, po zakończeniu oczywiście tego biegania. Organizatorem drugiego biegu mikołajkowego było miasto Raciborz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu.